Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry oczywiście Stardew Valley. Moi drodzy, postanowiłem, i tak wiem, zmieniam zdanie co pierdyliard odcinków i tak dalej, że dzisiaj ogarniemy sobie skrzynkę, w której będziemy wrzucać rzeczy, które możemy jakby podarować wieśniakom. Wiem, że miałem tego nie robić, znaczy pierw miałem to robić, potem miałem tego nie robić i tak dalej, ale jak wiecie, ja jestem totalnie pokręcony, niezdecydowany i tak dalej, że w kółko mówię coś, że zrobię, a nie robię. Myślałem też nad tym, żeby zrobić to jakby poza nagraniem, także dzisiaj zajmiemy się bardziej innymi rzeczami, natomiast całą tą skrzyneczkę naszą magiczną, czarodziejską ogarnę sobie na następny odcinek. Także następny odcinek zaczniemy najprawdopodobniej troszeczkę później, jeżeli chodzi o czas, ponieważ muszę to wszystko pogromadzić, ogarnąć, żeby było w jednej skrzynce. Wymyśliłem też, że w mojej magicznej tabelce pozaznaczam te rzeczy, które mam i będę się tego trzymać. Także jak czegoś będzie nam brakowało, to będę dokładać, albo jak się będzie kończyć i tak dalej. Także myślę, że tak po 2-3 sztuki będziemy sobie po prostu ogarniać i tak chyba będzie najlepiej. Żeby, wiecie, nie szperać cały odcinek, tylko po prostu zobaczyć kto, co, gdzie, jak, za ile i o której i mu to po prostu podarujemy. Także dzisiaj, jeżeli chodzi o wieśniaków, to tak średnio chyba zrobimy. Co prawda mamy to sashimi dla Sebastiana i to spoko byłoby mu dostarczyć, ale myślę, że sobie dzisiaj to po prostu darujemy. Dzisiaj pada też deszcz, także dobrze by było, gdybyśmy udali się do kopalni. Myślę też, że udamy się do tego. O, jutro znowu pada! Nice! Jest jak ja uwielbiam. Uwielbiam. I dzisiaj są w bardzo szczęśliwym nastroju, jeżeli chodzi o nasze duszki. Więc wiecie co? Dobrze by właśnie było, gdybyśmy udali się do kopalni. Także to chyba będzie najlepszy motyw. Zrobimy sobie jeszcze Miner Street. Aha, mogę tylko dwa. Nie mamy cave karotów. Dobra. Tutaj w ogóle w poprzednim odcinku ogarnęły mi się te... poczekajcie, nie. Tu chciałem zrobić... Nie za bardzo czaję, z czego robić najlepiej tą galaretkę. Yeah. Zaraz coś wymyślę. O, może wiecie co, zrobimy z tych? Mogę to przerobić? Mogę to przerobić, dobra, to niech to się przerabia. I teraz tak, jeszcze chciałem, tak, sashimi zostawimy sobie tutaj. Zabiorę ze sobą jeszcze na Pelbroth i chyba będę mógł zrobić tego jeszcze więcej. Mogę, bo to jest z białych alg, także mamy żarcie, nawet gdyby coś nam się wydarzyło. Z Abigail widzę, że tak jakoś średnio... O, buzi, no buzi, tylko takie krzywe buzi trochę. No jeszcze jeden? No dobra, niech będzie. no dobra. Ogarnijmy sobie, co my tutaj mamy. O, dostaliśmy od pan baterię. Miło, miło. Dzisiaj też mamy 16 dzień wiosny. Jeszcze miałem sprawdzić kalendarz, bo oczywiście tego nie zrobiłem. Ogarniemy sobie standardowo wieśniaków, znaczy wieśniaków, ogarniemy sobie standardowo całą naszą farmę. Zobaczymy, co tam powyrastało, co będzie do zbiorów. No i udajemy się bardziej do kopalni, tak? Bo no cóż, no musimy to poogarniać. Nie mam niestety żadnych materiałów wybuchowych. No także to będzie troszeczkę dla nas kłopotliwe, no ale cóż, nie mamy wyjścia. Pozbieramy sobie jeszcze wszystkie plony, które nam tutaj wyrosły. Z tego co pamiętam, to chyba blueberriesy nam wyrosły, jeżeli chodzi o szklarnię. Tutaj mamy, widzę, 17 nasion. Tutaj nam nic nie powyrastało i tutaj zapewne też, bo to jeszcze nie ten czas. Także udamy się jeszcze do sklepu na chwileczkę, ogarniemy sobie dodatkowe nasiona i myślę, że zrobimy to po prostu z ziemniaków, będzie nam chyba najwygodniej. Dobra, grzybki nam żadne się nie ogarnęły. Jeszcze zajrzymy do szklarni, a nie, przepraszam, to ancient fruit nam powyrastał, dobra. Teraz już ogarnąłem. Szkoda, wiecie co, że nie ma takiej, wiem, że to wyjdzie trochę, że jestem leni i tak dalej, ale szkoda, że wiecie co, jak pada deszcz, to w szklarni nie pada. Wiem, to jest bardzo głupie, ale miło by było, jakby wiecie, padało i w szklarni też, nie wiem, dach się otwierał albo coś w tym stylu. Tak, wiem, jestem dziwny. Dobrze, tu mamy 8, 2, 7, czyli 17 nasion czegoś musimy mieć. Jeszcze zobaczymy, czy może mamy, wiecie co, mixed seedsy, to ewentualnie je byśmy sobie tutaj zasadzili. Dobra, tutaj mamy 9, to właściwie to mogę zabrać, bo rabarbar jeszcze będziemy mieli. Musimy dla Kenta jeszcze dać karpia. Karpia to na pewno mam gdzieś jakiegoś, to możemy mu w sumie dać, skoro jest to naszym zadankiem. Mam 3 ziemniaki, 2 mixed seedsy, to zaraz zobaczymy, wyliczymy, ile nam to będzie potrzebne. Baterie sobie tutaj zostawmy.
Zostawmy sobie również to. Czy jeszcze coś mogę zostawić? To nie. Mamy 3 ancient fruity, właściwie musimy je przerobić. Wiecie, teoretycznie mógłbym je sobie sprzedać, ale wolę chyba je przerobić w tym, żebyśmy mieli więcej nasion tego. Tego jednego możemy sprzedać, jak po prostu nam, wiecie, jakoś tak się wyliczy, ładnie to ogarniemy. Dobra, także sprzedamy, sporo hajsu na pewno nam wpadnie. Rabarbar sprzedajemy, fire quartz sprzedajemy. I pójdziemy, zasadzimy sobie jeszcze, o proszę, kolejne 2 bajty nam wyszły. Także zasadzimy sobie te ziemniaki i mixed seeds. Tak mi pisaliście, żebym je zostawiał, znaczy żebym je sadził, więc będziemy to ogarniać. Ziemniory 2, mixed seeds, to mamy tutaj 5 ogólnie nasion, czyli musimy 5, 6, 7, 12 nasionek jeszcze ogarnąć. Ancient fruta mamy 3 sztuki, bardzo fajnie, to od razu je sobie zasiejemy w naszej szklarni. I wiecie co, wydaje mi się też, że chyba zrobimy to, będziemy to też szklarnie ogarniać w ten sposób, że jeżeli będziemy rozwijać te ancient fruity i ich będzie dużo i tak dalej, to możemy pokusić się też o to, żeby jakby całą szklarnię cały czas wymieniać, czyli robić jak najwięcej, ale tych oczywiście podstawowej jakości, bo no szkoda marnować tej lepszej, skoro one się przerobią tylko na nasiona, a możemy na nich znacznie, znacznie więcej zarobić. I dzisiaj też jest, widzę, dzionek, w którym, no tak, bo to chyba wczoraj w ogóle zaczął się sezon na Salmonberry. Ile w ogóle na tym zarobimy? 11, no niestety, Salmonberry raczej nie są jakoś takie, wiecie, godne do ogarniania, no ale cóż. Ja sobie też tutaj na mojej tabelce magicznej ogarnę Sandy, bo musimy jej dzisiaj dać prezent, bo kurczę zapominam. Crocus Daffodil albo Sweet Pea, to coś jej damy, na pewno coś jej damy. Daffodil chyba nawet mam, więc tutaj nie powinno być problemu. Zadania żadnego nie mamy. Jeszcze sprawdźmy, gdzie jest Kent. Kent jest, widzę, u siebie, także karpia od nas dostanie. Jeszcze będziemy musieli... A, i tak jeszcze musimy, wiecie co, wrócić w sumie na farmę, bo nie ogarnąłem zwierząt dzisiaj. O! Mamy scenkę z Samem. Wezmę to do have a snack. Przekąskę. Coś nam da. Serio? Oh no, what a mess! Oho, idzie mamuśka. Serio? Usłyszała z drugiego końca domu, jak jajko upada? Oczywiście pewnie to posprząta. Sam dropped the snack of this handing to me. Tutaj jest... coś na zasadzie, że chciał nas rozśmieszyć, tak? Me the snack and the mind drop. Czy tutaj możemy wziąć na siebie winę? A tutaj, że po prostu powiemy prawdę, tak? Może powiedzmy prawdę, nie wiem za bardzo, co z tego wyjdzie, ale... He's right, that's what's happened. Właśnie, no słuchajcie, to tylko coś upadło, tak? Bo nie wiem, jakby rozpierdzielił, nie wiem, telewizor albo coś w tym stylu, to... Wiecie, co by było wtedy. Swoją drogą widziałem pewien filmik, jak jakiś koleś właśnie zrobił tak z telewizorami w jakimś sklepie i telewizory za 25 tysięcy tam dolarów chyba popsuł. Tylko 90 dostaliśmy z tego karpia? Kent, ty jesteś hamem i prostakiem w ogóle. Weź, wyjdź i nie wracaj. Co za prostak, nie? Tylko tyle nam dał? Ech, tak to właśnie jest z tymi wieśniakami. Dobra, jest Lia. Dla Lii chyba raczej nic nie mamy. Ale dobrze, skoczymy sobie jeszcze na plażę, wracamy do naszych zwierząt i idziemy, moi drodzy, do kopalni na pust... Kuźwa, ten koń pieprzony! Ja pierdzielek, ja tego nie... Ach, tak, wkurzam się bardzo, bo to jest, wiecie co, irritating do kwadratu. Ale w sumie zanim jeszcze, to może kupmy te nasiona, bo pewnie znowu zapomnę, a potem będzie, wiecie, będzie problem. Rabarbaru na pewno nie będę kupować, bo po prostu już nie zdążymy go w żaden sposób wyhodować. Dobrze, tam było 15, tak? 15 miałem... Nie, 12 miałem kupić, jeżeli dobrze pamiętam, bo mieliśmy 5, tak, 5, 6, 7, dobra, zgadza się. Także zasiejemy ziemniory, bo ziemniory to są, tak jak już wam wspominałem, to są najlepsze, jeżeli chodzi o
właśnie wiosnę, bo mamy prawdopodobieństwo na to, że wypadnie nam ich więcej, także dobrze jest to sobie tutaj ogarniać. Mam też gigantyczną nadzieję, że wypadnie mi jakiś, kurczę, wiecie co, może ten scroll, kurczę, z tej naszej tamtej kopalni. Szczerze nie obraziłbym się, ponieważ wtedy moglibyśmy kupować sobie bomby, bo tak chyba nie za bardzo mam surowce nawet na to, żeby te bomby robić. A przydałyby się niestety na tamtej pustyni. No i może nam się uda zejść na jakiś poziom iridium, chociaż to jest bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne niestety. O, widzę, że jest ziomek znowu od tego. I to chyba chodzi teraz o to, że jeżeli dobrze wiecie, bądź też nie wiecie, bo nie pamiętam, czy wam wspominałem, w tej najnowszej aktualizacji doszedł motyw możliwości rozwodów. Więc bardzo możliwe, że to działa w ten sposób, że... O, proszę, zobaczcie, kto jest. Mogłem mu dać sashimi, ale oczywiście nie był z nami, więc już trudno. Dobra, jak to stoi z czasem? Mamy pierwszą, no to myślę, że spokojnie sobie ogarniemy tam motyw z pustynią. Także dzisiaj raczej tam spędzimy cały dzionek. Jutro myślę, że ogarniemy już sobie wieśniaków. Będziemy mieli też tą skrzynkę magiczną. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No jutro pada znowu, więc nie będziemy musieli się totalnie farmą zajmować, także całkiem spoko. Teraz tak, sprzedamy standardowo to, co jest mi zupełnie niepotrzebne. Crab, oyster, dobra. Tutaj jeszcze sobie pozostawiajmy kamienie i wszystko, bo surowców na bomby nie mam zupełnie niestety. Także lipa bardzo. Co prawda możemy zrobić już raczej mega bomb, natomiast ona, jak widzicie, no nie ukrywam, że jest bardzo, bardzo droga, jeżeli chodzi o złoto, którego nie za bardzo mamy. Mogę ewentualnie, w sumie wiecie co, poczekajcie, bo mamy tutaj troszeczkę tych takich podstawowych surowców, to można by... Aha, żelaza nawet nie mam, a, bo tu jest potrzebne 4, tu jest iron bar, no super. No to nie zrobimy żadnej bomby. Dobra, źle wyliczyłem, standardowo jak zwykle ja. I teraz tak. Wracamy sobie tutaj, zasiejemy te ziemniory. Jutro myślę też, że troszeczkę rzeczy powyrasta. Chyba kalafiory powinny wyrosnąć, bo to już raczej chyba ten czas i to miejsce. Mamy jeszcze soki, spoko. Kurczę, jestem bardzo ciekaw, jak nam pójdzie na tej pustyni. No mam wielką nadzieję, że uda mi się coś jakiegoś fajnego zdobyć. No nie obraziłbym się naprawdę, bo... Tylko pewnie, znając siebie, to pewnie jeszcze umrę tam i będzie już w ogóle katastrofa. No ale cóż, tak to jest w moim wykonaniu, wiecie o tym doskonale, że bywa różnie, jeżeli o to chodzi. Dobra, zajmijmy się jeszcze zwierzakami. Widzę, że jajka są duże. O, mamy, zobaczcie, duck feather kolejne. Bardzo mnie to cieszy. Jestem też ciekaw, kiedy będziemy zdobywać rabbit's food. I nie wiem teraz, czy... Nie wiem, jest jakiś motyw z tym, żeby te, wiecie, pozabijać króliki, wtedy dostaniemy z nich łapki. No, tak bardzo nie wiem. Napiszcie mi, czy one to dropią, czy jak to tam działa, bo ja jestem zupełnie zielony, jeżeli chodzi o zwierzęta. Pokuszę się też o wzięcie nożyczek, zobaczymy, czy mogę tą owcę tam ostrzyc. Owca, dasz się ostrzyc? Aha, no tak, jest zbyt świeża, jakby to powiedzieć. Także ogarnijmy sobie krówki. Krówka, chcecie polajkować, chodź tutaj następna. Ty nie chcesz, Endrago nie chce być dojony. Koza, widzę, też nie chce. Te zwierzęta jakieś takie smutaśne ostatnio, nic mi nie chcą dawać. Chociaż nie, w poprzednim odcinku nam dały, jeżeli dobrze pamiętam. I jeszcze nasza ciemna mućka. Dobra, także dostaliśmy zwykłe mleko i large milka, także to jego sobie standardowo przerobimy od razu na majezon. Nie na majezon, o Jezu, na ser. Tutaj mamy jeszcze large goat milk. Myślę, że zrobimy to jeszcze tak sobie. Także large goat milk, zwykłe mleko i to mleko. Dobra, to zostawiamy. Zostawimy sobie jeszcze rzeczy w skrzynkach, żeby mieć full ekwipunek na naszą wyprawę. Weźmiemy też dla Sandy tutaj przedmiot. No i ruszamy na wyprawę, której mam nadzieję, że nam się jakoś ładnie powiedzie i nie będziemy mieli z tego problemów, prawda? Ale wiecie, to może być bardzo, bardzo różnie. Dobrze, biorę Daffodil, bo to jest dla niej. Pozostawiamy sobie jeszcze te wszystkie rzeczy, które mi tutaj do szczęścia nie są potrzebne. Żarcie bierzemy całe, tutaj zostawiamy nasze chraby, kraby i tak dalej. Tutaj jeszcze sobie zostawimy to. Okulary.
To włożymy do wędki, niech nam tutaj nie zaśmieca. Tutaj ustawimy sobie standardowo żarcie, wiecie, blisko, blisko, blisko. I jeszcze ostrygę muszę wyrzucić tu. Aha, nie mamy tutaj miejsca, to trzeba ją wrzucić tutaj. I teraz tak, to te narzędzia, które mi są niepotrzebne, to oczywiście sobie wyrzucimy tutaj na dół, bo będzie mi potrzebny w sumie tylko mieczyk, kilof i prezent dla Sandy. No i wyruszamy w podróż, która, no mam nadzieję, powiedzie się sukcesem. Dzisiaj duchy są szczęśliwe, więc myślę, że nie będzie tragedii. Ale też widzę, że jeżeli chodzi o czas, to stoimy z nim tak średnio bardzo, bo niezbyt dużo będziemy mogli spędzić chyba na pustyni. Zobaczymy jak nam pójdzie. No mam gigantyczną nadzieję, że nie wiem, może jakiś prismatic shard mi wyleci albo coś w tym stylu. Wiem, nadzieja matką głupich, ale no może będziemy mieli farta i może coś wypadnie takiego, wiecie, co będę mógł sobie ładnie użyć i nie będziemy mieli potem, wiecie. A nie ukrywam, że Galaxy Sword by nam się przydał jak najbardziej, bo to daje naprawdę gigantycznego boosta, jeżeli chodzi o atak i całą sytuację z tym wszystkim. Dobrze, Sandy, proszę, daję ci prezent, mamy z tobą zero, no ale niestety Sandy i Krobus to są chyba postacie, z którymi najciężej będzie wbić jakieś relacje. Nie wiem, mogę się mylić, może się okazać, że wszystko jest identyczne, ale zauważcie, nie mamy zadań dla Sandy, nie mamy zadań dla Krobusa, dla nich zresztą chyba nawet nie ma zadań, także może to nie być fajnie. No ale myślę, że jakoś sobie damy radę powolutku, jak będziemy tam za każdym razem tutaj odwiedzać, to myślę, że jakoś to się tam ogarnie. Wiecie, ja też nie daję im... No, wiecie, z Krobusem jest inaczej, bo do Krobusa możemy tak na dobrą sprawę przyjść codziennie, natomiast jeżeli chodzi o Sandy, no to no nie ukrywam, nie jesteśmy zbyt często tutaj, więc no wiecie, o co chodzi. Dobra, to sobie z mniej ogarniemy na tą stronę i idziemy... tutaj, co prawda. O Chryste, panie, no jeszcze na dzień dobry poziom z potworami. Nie. Ej, ja stąd wychodzę i wchodzę jeszcze raz. Pierdzielę to. Powiedzcie, że mi się zmieni i będzie... No nie, nie. Powiedzcie, że to się zmieni. O, dobra, jest. Mamy złoto, widzę, że będzie sporo złota. Tutaj, jak wiecie, na tych wszystkich poziomach to też działa wszystko ciutkę inaczej, więc... A, dobra, tego się nie da rozwalić. Oho, już leci smoczydło. Okej. Coś mi tu ciekawego, geody mi powypadały. Tutaj mamy, widzę, jakiś kwarc, to sobie weźmiemy i nic więcej nie ma. Teoretycznie... Idź w cholerę! Don't touch me, man, please. W ogóle fajnie, bo dużo, dużo geod nam wypada. Fajnie by było, gdyby wypadło ich jeszcze więcej, jeszcze więcej, to wiecie, wtedy byśmy sobie tutaj fajnie to ogarniali. Ale bardzo dobrze, że mam ten szybki miecz i bardzo dobrze, że go kupiłem po stracie tamtego. Bo to idzie nam teraz całkiem tutaj nieźle, chociaż jak widzicie, życie spada nam w zastraszającym tempie. Dobra, zjem to, bo to nam doda poziom do miningu. Aha, tu mamy zejście niżej. Czy tutaj coś więcej jest? Nie ma. To wychodzimy od razu. Aha, jesteśmy na poziomie z potworami. No świetnie po prostu, bo to są poziomy, które ja ubóstwiam, prawda? Z tych fioletowych chyba właśnie wypada iridium, więc fajnie będzie, jak będziemy je tutaj ostro cisnąć. Tutaj widzę, nic nie ma. Tutaj zobaczcie, mamy też jakąś taką małą ikonkę czegoś, jakiegoś, kurczę... Dobra, to dziadostwo mnie... Kurde, idź w cholerę, no... Nie chcę umrzeć tutaj, sio. O, dobra, pojawiły nam się drzwi na dół, właściwie zejście na dół i mamy 7.20, kurczę. My tak zbytnio tutaj to nie ogarniemy, szczerze powiedziawszy. Gdzie mi się te drzwi otworzyły? Halo. Ojejo. Dobra, tutaj chyba będą mumie, coś tak czuję. No jest mumia. Z mumiami to jest ten problem, że ja nie wiem, jak się je zabija. Może kilofem? Nie, nie kilofem, tu mamy miss. To lipa trochę. Kurczę, już jest, wiecie co, 8 godzina w grze, a ja mam wrażenie, jakbyśmy... Jakby ten czas nam teraz dla odmiany zapierdzielał zbyt szybko. Poprzedni odcinek w ogóle, wiecie, był... O, mamy dziurę, to zrobimy to tak. Ja przygotuję sobie żarcie i tam wskakujemy. Zobaczymy ile... 8 leveli w dół spadliśmy, fajnie, tylko jak widzicie zabrało nam to życie, ale tak właśnie jest z tymi dziurami, że spadniemy, owszem spadniemy, ale jeżeli chodzi o
Jeżeli chodzi o właśnie nasze spadnięcie, to niestety tracimy życie, więc tutaj trzeba być ostrożnym, bo wiecie, możemy spaść, okazać się, że będą potwory i możemy momentalnie umrzeć. Także najlepszą tutaj metodą jest właśnie to, żeby mieć w pogotowiu jakieś żarcie w momencie spadku, no i wtedy nie będzie problemu, żeby wiecie co ogarnąć. Tu w ogóle jest jakiś poziom chyba bez potworów, chociaż coś tu słyszę, że mi plumka, no właśnie, slime duży. Tak poczyszczę sobie może pierw dookoła slajma. Oh fuck! Dobra, to dziadostwo jak umrze da nam małe slajmy, więc tutaj trzeba też przyspieszyć, jeżeli chodzi o strzał. Dobrze jestem w sumie ułożony, bo one tutaj też za bardzo do mnie podskoczą, ale od razu obrywają. Chociaż ja też obrywam. Poczekajcie, co mi tutaj daje? 50... Aha, wszystko mi tutaj daje. Dobra, zjedzmy Pale Growth. Tam mi ktoś z was, pamiętam, pisał w momencie, nie wiem czy pamiętacie, w tej sytuacji, w której umarłem, żeby regenerować sobie życie na maksa, ale chyba nie za bardzo chce mi się to robić, bo... No bo... O, mamy... Iridium Ore. Miło. I mamy zejście. Dobra, tutaj mamy... A, dobra, zbloczyłem. Okej, okay, i tutaj mamy żelazo. To sobie zbierzmy i schodzimy od razu na dół. Mamy mumię i możemy zejść na dół. To ja od razu schodzę na dół. Pierdzielę to i poczekajcie, mamy... Chryste, panie. Dobra, zjem to dwa razy, bo to nam doda życie, a... Aha, i znowu oberwałem. Dobra, kurde! Nienawidzę tych poziomów! Nienawidzę po prostu. Powiedzcie, że mi któryś z was da prismatic shot. O, dał nam bombę, to już coś. To już coś. No te slajmy musimy... Aha, znowu... Kurde, gówno! Czekajcie, trzeba... O, właśnie, tak zrobić tego slajma, żeby te slajmy malutkie przyprzeć do muru. Dobra, mamy zejście niżej. Tak zerknę sobie tylko, co tutaj ewentualnie jest do zebrania. Mamy 10:40, dobra. Nie jest źle, szybko będzie czas stąd wyjść, ale idziemy na poziom niżej, od razu, momentalnie, nie bawimy się z tym slajmem. Aha, tu jest identyczny poziom, zajebiście po prostu. Ile w ogóle mamy Iridium Ore? Mamy 3 sztuki, kurde, bez sensu. Dobra, ja tutaj pierdyknę bombę, zobaczymy, czy to nam jakieś przejście da. Oczywiście żadnego przejścia, super. Wiecie co, o 12, jak tylko dostaniemy komunikat, że musimy się stąd zmywać, to się zmyjemy, bo... Kurde, no nie chcę obrywać, halo. Tutaj by mi się w ogóle bomba przydała. Już jakąś bombę, której z was wypuści, bym sobie tutaj pierdyknął. Nie, żadnej bomby, no bombs, no świetnie. Mamy 3 Iridium Ore, to jest, kurczę, bardzo słaby wynik, no ale mamy, to jest w sumie takie najważniejsze. Chociaż tutaj jakbym puścił bombę, to byłoby fajnie. Mamy dziurę, kurde, ale mamy 11:40. Dobra, wiecie co, zrobimy to tak, ja tutaj spadnę. Umrzeć to nie powinniśmy, 7 leveli w dół spadliśmy, o właśnie, i to jest to, o czym mówiłem, są mumie, tak? Więc trzeba uważać. Teraz szukamy stąd wyjścia, bo musimy wyjść, ale tutaj raczej już nie będziemy mieli jakichś fajnych... Tu jest wyjście? Tak, tu jest wyjście. No tutaj, moi drodzy, nie będziemy nic mieli. Wykopmy sobie może tylko to złoto, które tutaj jest i po prostu stąd spierdzielamy, bo naprawdę nie wymyślimy nic więcej w tej kopalni. Kurczę, myślałem, że pójdzie nam ciutkę lepiej, ale no niestety, nie daliśmy rady. Co prawda, wiecie, Iridium Ore zawsze się przydaje, to dobrze, że ono nam wypada, więc myślę, że będziemy robić troszkę częściej takie wypady tutaj, tylko że stety czy niestety, no musimy się jednak przygotować, tak? Musimy się przygotować do tego, żeby mieć właśnie bomby, które będziemy mogli gdzieś tam podrzucić, zostawić, wtedy nam się otworzą te dziury takie i... Pita jest wonder... A, dobra, Pita to mój koń, zapomniałem, ohohoch. Więc no będzie trzeba to jakoś poogarniać po prostu. Dobra, teraz tak. Zostawmy sobie wszystkie ory, nie będę ich, myślę, że na razie... Mało, mam, chociaż mamy 10 na złoto, fajnie. Żelazo mamy na jedną sztukę, super. Iridium nie mamy na żadną. Kamienia trochę zebraliśmy, kleju troszkę zebraliśmy.
Zostawiamy ametyst, to... Omnigeody to właściwie tutaj musimy zostać. No to 4 omnigeody mamy. Nie jest to może jakiś zatrważający, jakiś wiecie, mega, mega duży wynik, ale nie jest źle. Koteła dzisiaj polejkowaliśmy, nie polejkowaliśmy. Swoją drogą mój koteł siedzi przed moim pokojem i miał, czy zaraz będzie trzeba go wpuścić, ale to dobrze w sumie, że kończymy, nie będzie nam przeszkadzał. Zostawmy sobie jeszcze to. O, i dobrze też, że ogarnęliśmy sobie cave karocce. Będziemy mogli zrobić sobie miner streety. Ja je myślę, że od razu zrobię, niech będą. Zdobyliśmy też kokosy i całą resztę, także fajnie. No i grzyba muszę, widzę, wsadzić już tutaj, bo miejsca mieć nie mamy. No i dobra, słuchajcie, na dzisiaj będziemy chyba kończyć. Idziemy w takim razie spać. Dzionek minął nam całkiem spoko. Zarobiliśmy dzisiaj z 10 kafli? No nie, z 8 pewnie. 8200. Także wynik jest całkiem spoko. No i co, moi drodzy, na dzisiaj to myślę, że będzie koniec, jeżeli chodzi o Stardew Valley. Jutro będzie, znaczy dzisiaj jeszcze pada, także spoko. I tutaj też powinny nam jakieś rzeczy, o, widzę, że nam się miód zrobił, fajnie. Truskawy nam wyrosły, tutaj nam ile rzeczy wyrosło, wyrosły nam kalafiory. Ale dzisiaj jest środa i tu będziemy mieli problem, ponieważ nie będziemy mogli kupić nasion. I znowu nie przemyślałem tej rzeczy. Ale to już sobie ogarniemy w następnym odcinku, także moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu, a my słyszymy się już jutro rano, także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa pa!